Poprzedni wykład zakończyliśmy na wersetach 19 i 20 trzeciego rozdziału listu do Rzymian. W pewnym sensie stanowią one moment kulminacyjny pierwszych etapów naszej pielgrzymki, na których w oparciu o Pismo Święte Paweł dowiódł, że cały świat jest przed Bogiem odpowiedzialny za popełnione grzechy i nikt nie umknie stawienia się przed Bożym sądem. Przeczytam te wersety jeszcze raz, ponieważ są bardzo ważne. List do Rzymian, rozdział 3, werset 19. A wiemy, że cokolwiek prawo mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem prawa, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. To jest cel, do którego Paweł nas prowadził w swoich rozważaniach. Cały świat podlega Bożemu osądowi. Zarówno Żydzi, jak i nie Żydzi, ludzie religijni, jak i niereligijni. Wszyscy są przed Bogiem odpowiedzialni. Dalej podkreśla, że przestrzeganie jakichkolwiek zasad czy ustaw prawa nie uwalnia nas od odpowiedzialności przed Bogiem. Werset 20. Dlatego z uczynków prawa poprzez przestrzeganie zasad nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. Uczynki nie zostaną nikomu poczytane ku usprawiedliwieniu. Nikt w ten sposób nie osiągnie sprawiedliwości w Bożych oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Stwierdzenie, że przez prawo jest poznanie grzechu, dla ludzi religijnych może być wstrząsające. Z doświadczenia wiem, że bardzo wielu chrześcijanom trudno jest pojąć, dlaczego Paweł powiedział, że prawo powoduje poznanie grzechu. Poza tym dziwią się, jak Bóg mógł nadać prawo, dzięki któremu możemy tylko uświadomić sobie, że jesteśmy grzesznikami, a nie możemy dzięki niemu stać się sprawiedliwi. Dlatego ten wykład chcę poświęcić omówieniu sześciu celów, dla których zostało nadane prawo. Ten wykład jest niejako dygresją, bo odbiega od głównego nurtu naszych rozważań. Z doświadczenia jednak wiem, że jeśli nie omówię tego zagadnienia, wywoła to w Was tyle pytań pozostających bez odpowiedzi, że nie będziecie w stanie poświęcić należytej uwagi pozytywnej strony zagadnienia, które Paweł analizuje. W oparciu o Pismo Święte chcę Wam podać sześć przyczyn, dla których zostało nadane prawo. Przede wszystkim po to, aby pokazać człowiekowi realność i moc grzechu zgodnie z zasadą najpierw diagnoza, potem lekarstwo. Z psychologicznego punktu widzenia jest to również właściwe. Nie jest właściwe przedstawiać ludziom Boży plan zbawienia, jeśli nie zdają sobie sprawy z tego, że toczy ich choroba grzechu. Człowiek najpierw musi zostać przekonany o tym, że jest grzesznikiem, zanim uzna i przyjmie Boży plan zbawienia. Bóg postąpił tak samo. Najpierw pokazał nam, jak desperacko potrzebujemy zbawienia, a dopiero później przedstawił nam Jego plan. Trawi nas nieuleczalna choroba, jaką jest grzech, i jest tylko jedno lekarstwo. Przeczytajmy pod tym kątem kilka fragmentów Pisma Świętego. Przeczytajmy ponownie list do Rzymian, rozdział 3, werset 20. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony, nie osiągnie sprawiedliwości przed nim żaden człowiek, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Ukazanie nam choroby grzechu było pierwszą przyczyną, dla której Bóg dał nam prawo. Stanowi ono Bożą diagnozę, uświadamiając nam grzech, który bierze górę nad naszym życiem. Nie wierzę, żeby oprócz Biblii i książek na niej opartych była jakakolwiek inna książka na świecie objawiająca naturę grzechu. To jest jedna z bezcennych korzyści, jakie daje Biblia. Kiedyś studiowałem Platona, jednego z największych starożytnych filozofów. Platona bardzo interesowało zagadnienie sprawiedliwości. Nazywał ją doskonałością lub cnotą. Doszedł do wniosku, że wiedza jest cnotą. Nie przyszło mu to łatwo, ale długo nad tym pracował. Platon twierdził, że jeśli ludzie będą wiedzieli, co jest dobre, będą to robili. Taki wniosek jest stanowczo sprzeczny z ludzkim doświadczeniem. Stale stykamy się z ludźmi, którzy wiedzą, co jest dobre, ale nie robią tego i odwrotnie. Wiedzą, co jest złe, a jednak robią to. Ludzie wiedzą też, że robienie zła będzie ich drogo kosztować, a mimo to nadal je czynią. Tylko Biblia objawia, że to grzech tkwiący w nas popycha nas do robienia rzeczy, które są sprzeczne, nawet z naszym najlepiej pojętym interesem. Dlatego sama wiedza nie stanowi rozwiązania. Jedynym rozwiązaniem jest Ewangelia.
Przeczytajmy na ten temat kilka fragmentów z 7 rozdziału Listu do Rzymian. Tym rozdziałem zajmiemy się jeszcze dokładniej na dalszych wykładach naszego studium. Teraz przytoczymy tylko kilka wybranych wersetów. Rozdział 7, werset 7. Cóż więc powiemy, że prawo to grzech? Przenigdy, jak my to powiemy? Niech zginie ta myśl. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie prawo. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby prawo nie mówiło, nie pożądaj. W jaki sposób dowiadujemy się o grzechu? Dzięki prawu. Werset 12. Tak więc prawo jest święte i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Paweł bardzo starannie podkreśla, że w prawie nie ma nic złego. Wina nie leży w prawie. Werset 13. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. Niech zginie ta myśl. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Celem prawa jest ukazanie całkowitej grzeszności grzechu, ujawnienie pełnej jego brzydoty i prawdziwego oblicza. Biblia jest jedynym źródłem takiego objawienia. Drugą przyczyną nadania prawa było pokazanie ludziom, że własnymi usiłowaniami nie są w stanie osiągnąć sprawiedliwości. Paweł mówi o tym na własnym przykładzie. Rozdział 7, wersety od 18 do 23. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro. Musimy w tym miejscu powiedzieć, że słowo ciało nie oznacza tutaj fizycznego ciała, ale naturę odziedziczoną po naszym przodku Adamie, naszą starą adamową naturę. Później jeszcze do tego wrócimy. W moim ciele nie mieszka nic dobrego. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Zastanawiam się, ilu z was może utożsamić się z tymi słowami. Czytajmy dalej, wersety 19 i 20. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Dokładnie taka jest moc grzechu. Moc, która działa w nas tak, że postępujemy nawet wbrew naszej szczerej woli i intencji. Wersety od 21 do 23. Znajduję tedy w sobie prawo, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w prawie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inne prawo, które walczy przeciwko prawu uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu, który jest w członkach moich. Słowo niewola oznacza sytuację w czasie wojny, kiedy to więzień wzięty do niewoli zmuszany jest do walki przeciwko stronie, do której faktycznie należy. W taki sposób Paweł opisuje swoje własne doświadczenia. Z mojej strony mogę dodać: Amen, Pawle, rozumiem Cię dobrze. Kiedy miałem 15 lat i uczyłem się w Eton, wyszło zarządzenie, że każdy 15-latek ma być konfirmowany w kościele anglikańskim. Ponieważ nie czułem potrzeby konfirmacji, napisałem do ojca służącego wówczas w brytyjskiej armii w Indiach, że naprawdę nie chcę przystępować do konfirmacji. Ojciec odpisał: będziesz konfirmowany. Zdziwiło mnie, że ojciec się przy tym upiera, ponieważ sam chodził do kościoła zaledwie 2 razy w roku, na Boże Narodzenie i Wielkanoc, i uważał, że jest w porządku. W każdym razie, jak większość z was wie, przed konfirmacją w kościele anglikańskim trzeba pobierać specjalne nauki. Pobierałem je nie u profesora religii, ale u nauczyciela historii. Musiałem nauczyć się odpowiadać na pewne pytania. Ci z was, którzy pochodzą z kościoła episkopalnego, wiedzą, jakie jest pierwsze pytanie. Jak się nazywasz? Odpowiedź na nie jest dość łatwa dla większości z nas. Następne pytanie brzmi: kto nadał ci takie imię? Odpowiedź na to pytanie jest następująca, chociaż w nią nie wierzę: moi rodzice chrzestni w czasie chrztu i tak dalej. Nie będę wszystkich pytań przytaczał.
Kiedy studiowałem odpowiedzi na te pytania, zacząłem sobie uświadamiać, że nawet w przybliżeniu nie jestem tak dobrym człowiekiem, jak mi się wydawało. Powiedziałem sobie, muszę się poprawić. Od konfirmacji będę trochę lepszy. Pojawiła się we właściwym czasie. Następnie przyjechał biskup Oxfordu i włożył ręce na głowy 50 chłopców z Eton, wśród których byłem również ja. Pomyślałem, to jest to, teraz będę lepszy. Niestety całkowicie się rozczarowałem. Zamiast być coraz lepszy, stawałem się coraz gorszy. A im bardziej starałem się być dobry, tym szybciej stawałem się zły, mimo że miałem szczere chęci. Rzeczywiście chciałem być lepszy. Zacząłem myśleć, że tego nie da się osiągnąć, myślałem. Równie dobrze mogę nie starać się być dobry, przedtem bowiem przynajmniej tak szybko nie stawałem się zły. Doszedłem do wniosku, że to nie działa, a stało się tak dlatego, że postawiono mi diagnozę, ale nie dano lekarstwa. 10 lat później Pan mnie spotkał i narodziłem się na nowo. Wtedy w moim życiu nastąpiła natychmiastowa zmiana, ale rozumiem to, o czym mówi Paweł. Kolejnym celem nadania prawa było przepowiedzenie i zapowiedzenie Zbawiciela, Mesjasza. Pod tym względem Paweł nazywa prawo przewodnikiem. Otwórzmy na moment list do Galacjan, rozdział 3, werset 24. Tak więc prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Słowo przetłumaczone tutaj jako przewodnik jest tym samym słowem, od którego pochodzi słowo pedagog. Opisywało starszego niewolnika w bogatym domu, który uczył dzieci swojego pana podstawowych zasad. Co jest dobre, a co złe? A kiedy podrosły, prowadził je każdego dnia do szkoły lub nauczyciela, który je nauczał. Nie był on nauczycielem, ale prowadził do nauczyciela. Paweł mówi, że prawo pełni dla Żydów taką samą funkcję. Daje pierwsze zasady dobra i zła, ale nie może nauczyć wszystkiego. Stało się jednak dla Żydów niewolnikiem prowadzącym ich do Mesjasza, który może nauczyć wszystkiego. Celem prawa było ukierunkowanie Izraela na Mesjasza, objawienie i zapowiedzenie Mesjasza. Prawo spełniało tę rolę na dwa sposoby, przepowiadając i zapowiadając. W prawie jest wiele proroctw zapowiadających Mesjasza. Przeczytajmy jedno z nich z 5 Księgi Mojżeszowej, rozdział 18, wersety 18 i 19. Pan mówi do Mojżesza. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, jak Mojżesz. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkaże. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na nim. Bóg wyraźnie tutaj zapowiada, że ma zamiar wzbudzić dla Izraela spośród niego samego proroka jak Mojżesz. Kiedyś napisałem studium pod tytułem Prorok jak Mojżesz. Zdaje się, że znalazłem wtedy 26 punktów, w których występowało podobieństwo pomiędzy Mojżeszem a Jezusem. Nie ma innego proroka, który chociaż zbliżyłby się do tej ilości wspólnych cech. Ten prorok musiał mieć wyjątkową władzę, ponieważ miał powiedzieć ludowi wszystko, co Bóg nakazał. A gdyby lud tego nie usłuchał, Bóg miał to od niego wyegzekwować. Wszyscy apostołowie Nowego Testamentu jednomyślnie zgodzili się, że obietnica proroka, jak Mojżesz, spełniła się w Jezusie. To było przepowiedzenie Mesjasza.
Mesjasz został także zapowiedziany w prawie w wielu jego obrzędach i składanych ofiarach. Osobiście uważam, że każda ofiara nakazana prawem Mojżesza w taki lub inny sposób zapowiadała Jezusa. Nie ma w prawie ani jednej ofiary, która nie mówiłaby nam czegoś o Jezusie, jeśli tylko potrafimy to dostrzec. Weźmy na przykład baranka paschalnego, który został zabity w Egipcie. Jego krew ochroniła dom Izraelitów przed gniewem i sądem Bożym, który spadł na Egipcjan, nie będących pod tą ochroną. Tam nie chodziło o narodowość czy rasę, ale o to, czy krew baranka była na domu, czy nie. To jest najwyraźniejszy obraz Jezusa jako baranka Bożego, jaki możemy znaleźć w całej Biblii. Przyjrzyjmy się dwóm fragmentom z Nowego Testamentu, gdzie obraz baranka paschalnego został odniesiony do Jezusa. Pierwszy fragment znajdujemy w Ewangelii Jana, rozdział 1, werset 29. Jest to fragment wypowiedzi Jana Chrzciciela, który został przysłany, aby przygotować drogę dla Mesjasza. Rozdział 1, werset 29. Nazajutrz ujrzał Jan Chrzciciel Jezusa idącego do niego i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jezus był wypełnieniem symbolu baranka paschalnego. W pierwszym liście do Koryntian Paweł, mówiąc o tym, że w czasie Paschy każdy żydowski dom musi zostać oczyszczony z kwasu, bardzo jasno odnosi to do Jezusa. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 5, werset 7. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc, czyli Paschę, jako baranek został ofiarowany Chrystus. Jest tutaj wyraźnie powiedziane, że Chrystus był prawdziwym barankiem paschalnym. Pamiętamy oczywiście, że ta ofiara, czyli śmierć Jezusa, miała miejsce w święto Paschy. Prawo kierowało tych, którzy mu podlegali, w stronę prawdziwego rozwiązania, Mesjasza, który miał przyjść. Czwartą przyczyną nadania prawa, nie zawsze rozumianą zwłaszcza przez nieżydów, jest utrzymanie Izraela jako oddzielonego, osobnego narodu, do którego miał przyjść Mesjasz. W liście do Galacjan, rozdział 3, werset 23, Paweł mówi o tym jako o zamknięciu i trzymaniu pod strażą prawa. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie, to znaczy Żydzi, zamknięci i trzymani pod strażą prawa, dopóki wiara nie została objawiona. Żydzi byli trzymani w zamknięciu przez prawo, co stwarzało dogodną sytuację na przyjęcie Mesjasza. Ta sama prawda zawarta jest w proroctwie Bileama dotyczącym Izraela. Czytajmy 4 Księgę Mojżeszową, rozdział 23, werset 9. Wszak ze szczytu skał go widzę i z pagórków go oglądam. Oto lud, który mieszka na osobności i między narody się nie zalicza. Słowo przetłumaczone jako narody pochodzi od słowa goim, oznaczającego pogan. Nawet po wypędzeniu Izraela z jego ziemi w 70 roku i blisko 2000-leciach diaspory, to proroctwo nadal jest aktualne. Żydzi zawsze mieszkali osobno i nigdy nie zaliczali się do innych narodów. To nadzwyczajne zjawisko w całej historii. Naród po rozproszeniu i spędzeniu prawie 2000 lat wśród blisko 100 różnych narodów nie utracił swojej tożsamości i nadal pozostał oddzielnym i rozpoznawalnym ludem. Moja pierwsza żona była Duńką. Często mówiła mi, że gdyby rozproszyć Duńczyków pomiędzy inne narody, to po 100 latach nie dałoby się znaleźć ani jednego.
Ta wyjątkowa cecha jest charakterystyczna tylko dla Izraela, a prawo Mojżesza przede wszystkim było tym, co cementowało go wewnętrznie i jednocześnie oddzielało od innych. Szczególne znaczenie miał szabat, który zawsze wyróżniał Żydów spośród innych narodów. Żydzi przestrzegali szabatu, chociaż często wymagało to z ich strony wielkich osobistych ofiar. Bóg musiał mieć lud, do którego mógł posłać Mesjasza. Kilka lat temu w Singapurze przemawiałem do 3000 tłumu składającego się głównie z Chińczyków. Kiedy tak stałem przed nimi, mówiąc o uwolnieniu od przekleństwa, pomyślałem, że nie ma wśród nich chyba ani jednego człowieka, którego przodkowie 3 pokolenia wstecz nie oddawaliby czci jakiemuś bożkowi. Pomyślałem też wówczas, że Bóg nigdy nie mógłby przysłać swojego syna do takiego narodu, bo ten, chcąc być posłuszny rodzicom, musiałby czcić fałszywego Boga. Bóg bardzo starannie przygotował naród, do którego miał przysłać swojego syna. Jezus, będąc posłuszny rodzicom i przestrzegając praw swojego narodu, mógł jednocześnie pozostać wierny jedynemu Bogu. To, że Bóg przygotował taki naród, samo w sobie jest wielkim cudem. Wróćmy do przyczyn nadania prawa. Dzięki prawu Izrael stał się dla całej ludzkości wzorem narodu rządzonego według sprawiedliwych ustaw i przepisów. Przeczytajmy z Księgi Nehemiasza, rozdział 9, wersety 13 i 14. Jest to fragment niezwykłej modlitwy, którą Izrael zanosił po powrocie z niewoli babilońskiej, wyliczając wszystkie Boże działania na rzecz Izraela. Księga Nehemiasza, rozdział 9, wersety 13 i 14. Potem stąpiłeś na górę Synaj i rozmawiałeś z nimi z niebios i dałeś im prawne ustawy, nauki prawdziwe, dobre przepisy i przykazania. Ogłosiłeś im swój święty sabat, nadałeś im przykazania, przepisy i naukę przez Mojżesza, swego sługę. To prawda. We współczesnym świecie prawie wszystkie kodeksy prawne, chroniące uczciwość i moralność, zawierają normy wywodzące się z prawa mojżeszowego. Prawo stanowiło wzór, na którym mogły się opierać inne narody, chcące żyć według sprawiedliwych praw. Na koniec omówimy przyczynę nadania prawa, nie zawsze brano pod uwagę, choć bardzo ważną. Prawo miało zapewnić niewyczerpany materiał do duchowych rozmyślań i medytacji. Kto z Was potrafi zacytować pierwsze słowa Psalmu pierwszego? Pierwsze 3 wersety są następujące. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana. Nad jego prawem rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co czyni, powiedzie się. Kluczem do sukcesu jest to, o czym rozmyślasz. Człowiek, który ma powodzenie, rozmyśla nad prawem dniem i nocą i to właśnie stanowi o jego powodzeniu. Jeśli wiesz, kim jest baranek paschalny, rozmyślenia na temat Zbawiciela stają się nieskończenie bogatsze, ale mimo to nadal posiadasz niewyczerpane źródło materiału do rozmyślań. Na zakończenie tego wykładu przypomnijmy krótko omówione przez nas cele, dla których zostało nadane prawo. Po pierwsze, aby pokazać ludziom rzeczywistość i moc grzechu. Prawo i tylko ono potrafi zdiagnozować grzech przynależny ludzkiej egzystencji. Po drugie, aby pokazać ludziom, że nie potrafią osiągnąć sprawiedliwości dzięki własnym wysiłkom. Czy zgadzacie się z tym? Nie da się wypełnić prawa własnym wysiłkiem.
Jeśli jesteś szczery, to musisz przyznać, że nie jesteś w stanie wypełnić nakazów i zakazów obowiązujących nawet w Twoim kościele. Po trzecie, aby przepowiedzieć i zapowiedzieć Zbawiciela, Mesjasza. Przepowiedzieć w proroctwach i zapowiedzieć w obrzędach i symbolach. Po czwarte, aby oddzielić Izrael jako naród, do którego może przyjść Mesjasz. Według słów Pawła, naród oddzielony w zamknięciu i pod strażą. Po piąte, aby dać ludzkości wzór narodu rządzonego sprawiedliwymi prawami. W naszym zachodnim świecie i protestanckim dziedzictwie każdy naród czerpał większość praw w taki lub inny sposób z prawa Mojżesza. Drodzy bracia i siostry, jeśli porzucamy sprawiedliwe prawa, jak to się dzieje dzisiaj, to popadamy w prawdziwe kłopoty. I na koniec, szóstym celem nadania prawa było zapewnienie niewyczerpanego materiału do duchowych rozmyślań. Chcę podkreślić, że mają one praktyczne zastosowanie. Kluczem do sukcesu w życiu jest właściwy przedmiot rozważań. Trzeci werset psalmu pierwszego jest zadziwiający. Jest w nim powiedziane: a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Bardzo proste. W czym tkwi sedno? We właściwym ukierunkowaniu myśli, medytacji. Co jest wielkim, nieprzebranym źródłem do rozważań? Prawo. W każdej z pięciu ksiąg mojżeszowych możemy znaleźć niewyczerpane nauki, które zapewnią Ci prowadzenie, ochronę i ostrzeżenia. Czy chcesz mieć powodzenie? Dzisiaj nie ma tutaj nikogo, kto by nie chciał odnosić sukcesów. Dlatego pamiętajcie, że rozważanie prawa Bożego jest najważniejszym warunkiem sukcesu w życiu chrześcijanina. W tym wykładzie wracamy do trzeciego rozdziału Listu do Rzymian. Na poprzednim wykładzie odeszliśmy nieco od głównego nurtu naszych rozważań, aby omówić cele, dla których zostało dane prawo. Nie twierdzę, że omówiliśmy wszystkie cele, ale na pewno sześć z nich. Wróćmy teraz do 20 wersetu 3 rozdziału Listu do Rzymian, bo jest on jak kamień milowy. Wskazuje nam, jaki etap pokonaliśmy w naszej pielgrzymce. Czytamy, rozdział 3, werset 20. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz, tutaj następuje Boże rozwiązanie. W swojej wielkiej mądrości Bóg nie zaproponował rozwiązania, dopóki nie pokazał problemu. Bóg w cudowny sposób, bardzo dokładnie i systematycznie zarysował cały problem i wykazał nam także, że prawo go nie rozwiązuje. A jakie jest rozwiązanie? Bóg je nam przedstawia. Będziemy czytać wersety od 21 do 26. Te wersety należą do najbardziej treściwych w całej Biblii. Ich analiza może zająć cały dzień, ale ponieważ nie mamy do dyspozycji całego dnia, musimy się zadowolić tym, co mamy. Czytajmy, rozdział 3, werset 21. Ale teraz, niezależnie od prawa, objawiona została sprawiedliwość Boża. Sprawiedliwość Boża jest po prostu innym rodzajem sprawiedliwości. A teraz, niezależnie od prawa, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą prawo i prorocy. Jeszcze raz, Paweł wykazuje tutaj ogromną ostrożność, podkreślając, niczego od siebie nie dodaje. Zarodek wszystkiego, o czym mówię, był już w Starym Testamencie. Ja tylko wyraźnie artykułuję to, co było już zawarte w prawie i u proroków. Werset 22. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ponownie widzimy, że przesłaniem Listu do Rzymian jest fakt, że nie ma innej drogi do sprawiedliwości, jak tylko przez wiarę.
Nie ma alternatywy. Nie możesz zyskać sprawiedliwości w żaden inny sposób. Przez wiarę w Jezusa Mesjasza. W tym miejscu wolę powiedzieć Mesjasza, zamiast używać greckiego słowa Chrystus, ponieważ w ten sposób podkreślona zostaje ciągłość Pisma Świętego. Może jestem pod tym względem nieco przeczulony. Dla wszystkich wierzących, sprawiedliwość, która przychodzi przez wiarę, jest ofiarowana wszystkim, którzy wierzą. Słowo wszystkim jest bardzo ważne. Teraz nie jest to już tylko coś zastrzeżonego dla narodu żydowskiego. Jest ona dla wszystkich, którzy jej potrzebują. A kto jej potrzebuje? Wszyscy ludzie, to znaczy grzesznicy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Mesjasza dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Pod jakim względem nie ma różnicy? Pod względem grzeszności. Między ludźmi występuje wiele różnic, rasowe, kulturowe, językowe, religijne, ale jedna rzecz jest dla wszystkich wspólna. Wszyscy jesteśmy winni grzechu. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za nasz grzech. Pod tym względem nie ma różnicy między Żydem, nieżydem, protestantem, katolikiem, czarnym czy białym. Wszyscy są tacy sami. Czytamy werset 23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ilu zgrzeszyło? Wszyscy. Czy jesteście pewni? Czy wy też się do nich zaliczacie? Czy ja się do nich zaliczam? Z pewnością tak. Wszyscy zgrzeszyli. Słowo tłumaczone jako grzech naprawdę znaczy chybić celu, nie osiągnąć celu. W Biblii jest wiele słów określających czynienie zła. Jest słowo przestępstwo, które oznacza wykraczanie poza wyznaczoną linię. Przestępstwo polega na nieposłuszeństwie wobec danego przykazania. Żydzi byli winni przestępstwa. W większości przypadków poganie nie byli winni przestępstw, ponieważ nie znali przykazań. Rzeczywiście różnili się pod tym względem od Żydów, ale nie różnili się pod względem grzeszności wynikającej z tego, że nie realizowali celu, do którego zostali stworzeni. A w jakim celu zostaliśmy stworzeni? Dla chwały Bożej. Pamiętam młodego Żyda, który przed laty poznał Pana w czasie mojej usługi w Londynie. Był bardzo żarliwy. Głosząc któregoś dnia na ulicy powiedział, kto nie żyje dla chwały Bożej, nie ma prawa w ogóle istnieć. Zgodziłem się, że to prawda. Istnienie dla Bożej chwały było jedynym usprawiedliwieniem naszego istnienia we wszechświecie, kiedy zostaliśmy stworzeni. Czym jest grzech? Jest niewypełnianiem celu, dla którego zostaliśmy stworzeni. Innym słowem jest niegodziwość, chociaż lepiej przetłumaczyć je jako bunt. Opisuje ono inny aspekt czynienia zła. Bunt jest w sercu każdego z nas. Bunt jest przede wszystkim postawą, a nie czynem. Na temat buntu będziemy mówić przy okazji 6 rozdziału listu do Rzymian, w którym apostoł rozprawia się ze starym buntownikiem. Jeśli chodzi o fakt grzechu, wszyscy jesteśmy do siebie podobni. Ponieważ grzeszyliśmy, zabrakło nam chwały Bożej. Nie wypełniliśmy celu, dla którego zostaliśmy stworzeni. Właśnie dlatego, że nie żyją dla celu, do którego zostali stworzeni, grzesznicy zawsze są sfrustrowani. To jest tak, jakbyś Cadillaciem chciał przewozić meble. Nie uda się. Albo gdybyś chciał używać ciężarówki jako taksówki osobowej. Będziesz miał problemy. Problem polega na tym, że jeżeli coś zostało stworzone do danego celu, nie można tego używać do innych celów. To dotyczy każdego grzesznika. Żaden grzesznik nie wypełnia celu, do którego został stworzony. I z tego powodu gdzieś głęboko w każdym grzeszniku tkwi frustracja. Teraz dochodzimy do rozwiązania. Rozdział 3, werset 24 listu do Rzymian. I są usprawiedliwieni. Wolałbym to przetłumaczyć, oferuje się nam usprawiedliwienie, ponieważ jesteśmy usprawiedliwieni tylko wtedy, jeśli właściwie zareagujemy na Bożą ofertę.
i są usprawiedliwieni darmo. Obdarowano nas usprawiedliwieniem. Chciałbym w tym miejscu podać wam niektóre z moich definicji usprawiedliwienia. Dla wielu ludzi usprawiedliwienie jest suchym teologicznym terminem, chociaż jest to wspaniałe słowo. Podam kilka możliwych tłumaczeń. Kiedy mówię, że jestem usprawiedliwiony, oznacza to, że jestem uniewinniony. Moja sprawa została rozpatrzona przed niebiańskim sądem i wydano werdykt. Niewinny. Czy to nie jest wspaniałe? Nie ma wyższej instancji niż sąd niebiański. Jeśli niebo mówi, że jestem niewinny, to nieważne, co sąsiad mówi o tobie, nieważne, co inni ludzie myślą o tobie, jesteś niewinny. To jest część usprawiedliwienia. Być usprawiedliwionym oznacza także uznanie za sprawiedliwego. Bóg uważa cię za sprawiedliwego w oparciu o twoją wiarę. To samo greckie słowo oznacza również być uczynionym sprawiedliwym. Dlatego nie tylko jesteś uważany za sprawiedliwego, ale w wyniku tego również coś dzieje się w twoim wnętrzu. Czy pamiętacie, o czym już wcześniej powiedzieliśmy, że Bóg nazywa rzeczy, a one stają się takimi, jak zostały nazwane? Nie zawsze musi nastąpić oczywista i natychmiastowa zmiana, ale proces zostaje rozpoczęty. Bóg chce nazywać nas sprawiedliwymi, a kiedy On nazywa nas sprawiedliwymi, to takimi się stajemy. Przytoczę jeszcze inne tłumaczenie. Niektórzy z was już je słyszeli. Przymiotnik usprawiedliwiony oznacza, że jestem taki, jakbym nigdy nie zgrzeszył. Dlaczego? Dlatego, że uznano mnie sprawiedliwym sprawiedliwością Bożą. Nie moją sprawiedliwością, nie moimi wysiłkami, ale przez wiarę otrzymałem w darze sprawiedliwość Bożą. Jeśli nie przyjmiecie jej jako daru, drodzy bracia i siostry, to nigdy jej nie będziecie mieli. Nie można na nią zapracować. Sprawiedliwość tak dalece przewyższa nasze najlepsze usiłowania, jak niebo jest wysoko ponad ziemią. W księdze Izajasza, rozdział 64, werset 6, Bóg powiedział, że wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Bóg nie powiedział tego o wszystkich grzechach, ale o wszystkich cnotach, czyli o przestrzeganiu obowiązujących zasad, które w Bożych oczach są jak szata splugawiona. A splugawiona szata nigdy nie pozwoli ci wejść do nieba. Nie mam tego w planie wykładu, ale czuję, że powinienem przeczytać ten fragment. Nauczając na ten temat, zawsze przytaczam 10 werset z 61 rozdziału Księgi Izajasza. Opisuje on, co to znaczy być usprawiedliwionym, uznanym za sprawiedliwego. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie dusza z mojego Boga. Weselenie się oznacza tak wielką radość, że każdemu chce się o niej powiedzieć. Gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Wielu ludzi wie, co to znaczy być zbawionym, ale wielu zbawionych nie wie, co to znaczy być usprawiedliwionym. Najpierw Bóg oblógł cię w szaty zbawienia. To jest cudowne. A następnie otulił płaszczem sprawiedliwości. Całkowicie cię okrył płaszczem sprawiedliwości. Bez względu na to, z której strony diabeł na ciebie patrzy, zawsze widzi Bożą sprawiedliwość. Nic nie może przeciwko tobie powiedzieć. To jest właśnie usprawiedliwienie, o jakim mówimy. Bardzo często jest mi smutno, kiedy widzę, że chrześcijanie nie radują się ze swojej wiary. Wierzę, że ludzie powinni się z tego cieszyć. To jest logiczne. Jeśli mówisz, że wierzysz w te rzeczy, a nie radują cię, to brak w tym logiki. Nie chcę krytykować kościoła anglikańskiego, ale pamiętam, że kiedy chodziłem do niego, będąc raczej krytycznie nastawionym nastolatkiem, słuchałem tego, co tam mówiono, modlitw, wyznań wiary i wszystko to było wspaniałe. Ale kiedy patrzyłem na ludzi, to myślałem sobie, że nie widać po nich tego, co mówią. Miałem w pamięci obraz eleganckiej kobiety, która wychodząc z kościoła upuściła na kamienną podłogę piękną koronową chustkę. Podbiegłem do niej, podniosłem chustkę i zwróciłem ją.
Bardziej ucieszyło ją odzyskanie tej chustki niż to wszystko, co wyznawała o zbawieniu. Ludzie, którzy zachowują się w ten sposób, tak naprawdę nigdy nie pojęli tego, o czym mówią. Myślę, że jeśli naprawdę pojmujesz, że Bóg okrył cię płaszczem swojej sprawiedliwości, to będziesz musiał zachowywać się tak, jak mówi Izajasz. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga. Będziesz tak szczęśliwy, iż będziesz musiał powiedzieć o tym innym ludziom. Będziesz musiał zrobić coś więcej niż tylko siedzieć w ławce. Będziesz musiał wstać, krzyczeć i tańczyć. To nie jest bez sensu, to jest logiczne. Jestem profesjonalnym logikiem i jeśli mówisz, że wierzysz w te wszystkie wspaniałe rzeczy z listu do Rzymian i w cały Nowy Testament, a jednocześnie nie radujesz się, postępujesz zupełnie niekonsekwentnie. Faktycznie znaczy to tyle, że nie wierzysz w to, co mówisz i tylko Duch Święty może to dla ciebie urzeczywistnić. Brat Prince tego nie może zrobić. Wróćmy do listu do Rzymian, rozdział 3, werset 24. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego. W rozdziale 5 dojdziemy jeszcze do stwierdzenia, że sprawiedliwość otrzymujemy w darze. Zapamiętajcie je. Teraz nie będziemy już tej sprawie poświęcać więcej czasu. Z łaski Jego. Łaska jest ponadnaturalnym działaniem Boga, dzięki któremu otrzymujemy rzeczy, na które nie możemy zasłużyć. Na łaskę nie można zapracować. Proszę, powtórzcie to za mną. Na łaskę nie można zapracować. Jeśli macie coś, na co zapracowaliście, to nie jest to łaska. Łaska zaczyna się tam, gdzie kończą się twoje możliwości. I są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Słowo odkupienie w greckiej wersji Starego Testamentu jest użyte do określenia przebłagalni, czyli wieka na skrzyni przymierza wraz ze skrzynią przymierza, w namiocie zgromadzenia Mojżesza. To jest piękny obraz. W skrzyni świadectwa znajdowało się prawo, które zostało złamane i wołało o pomstę do nieba przeciwko Izraelowi. Ale Bóg dał przebłagalnię. Wieko na skrzynię świadectwa, które było tej samej wielkości co skrzynia i zakryło ono złamane prawo. Było to także miejsce, w którym Bóg przejawiał swoją obecność i z którego przemawiał do Mojżesza. Wieko osłaniały swymi skrzydłami cheruby chwały. Dopóki skrzynia jest odkryta, nie masz przystępu do Boga. Ale kiedy skrzynia jest przykryta wiekiem, czyli przebłagalnią, wtedy możesz się zbliżyć do Boga i Bóg może się zbliżyć do ciebie i przemawiać do ciebie. Wtedy masz bezpośredni dostęp do obecności wszechmocnego Boga. Dzieje się tak dzięki wieku, które symbolizuje ofiarę Jezusa, Jego przelaną krew. Tylko dzięki niej mamy dostęp do sprawiedliwego Boga. Kontynuujmy, odczytując werset 24. Przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, werset 25, którego Bóg ustanowił, wystawił, jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Bóg wystawił przed całym wszechświatem jedyną ofiarę przebłagalną za wszystkie grzechy, jakie kiedykolwiek popełniliśmy. Zostało to zademonstrowane przez złożone w ofierze życie i przelaną krew Jezusa. Bóg nie dokonał tego skrycie, ale całkowicie publicznie. Dla okazania sprawiedliwości swojej, Bożej sprawiedliwości, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Tu leży tajemnica tego, że pod prawem Mojżesza prawie przez 15 wieków Izrael stale przypominał sobie o swoich grzechach. Weźmy na przykład święto Jom Kippur, Dzień Pojednania. Raz w roku Żydzi przypominali sobie i kontemplowali popełnione grzechy, ale żadna z ofiar, jakie przynosili, nie usuwała tych grzechów. Ofiary wyznaczone przez prawo Mojżesza tylko zakrywały grzechy do chwili, kiedy należało złożyć następną ofiarę. Ale kiedy przyszedł Jezus, jak pisze autor listu do Hebrajczyków, zgładził grzechy przez ofiarowanie samego siebie. Jezus nie tylko zakrył grzechy, ale pozbył się ich, usunął i unieważnił je. Przez jawną śmierć Jezusa Bóg dowiódł swojej sprawiedliwości. Przez 15 wieków Bóg nie brał w rachubę grzechów, za które nigdy przedtem nie nastąpiło prawdziwe zadośćuczynienie. Jednak Bóg zawsze wiedział, do czego zmierza. Zrobił to w wierze opartej na pewności, że Jezus ostatecznie złoży w pełni wystarczającą ofiarę.
Wszystko, co Bóg uczynił odnośnie Golgoty, uczynił w wierze. Jezus umarł w wierze. Nie pozostał ani jeden dowód wskazujący na faktyczną trwałość rezultatów Jego służby. Umarł w wierze. Dzięki Bogu, że Jego wiara została usprawiedliwiona. Werset 26. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Tutaj tkwi cała zagadka, cała trudność listu do Rzymian. Bóg jest sprawiedliwy, a jednocześnie zwyczajnie uniewinnia grzesznika. W jaki sposób Bóg może unieważnić grzech bez pójścia na kompromis z własną sprawiedliwością? Odpowiedzią jest list do Rzymian. Ten werset stanowi klucz do tej tajemnicy. Bóg może być doskonale sprawiedliwy, a mimo to nadal przebaczać grzesznikom. Jak już wcześniej powiedziałem, Bóg nie skupia się na tym, jak karać grzeszników. Z tym nie ma problemu. Skupia się na tym, jak przebaczać grzesznikom i tylko On może to rozwiązać. Rozwiązanie jest zawarte tutaj, w liście do Rzymian. Przechodzimy teraz do omówienia skutków, jakie daje przyjęcie tego przebłagania, zadośćuczynienia. Czytajmy list do Rzymian, rozdział 3, wersety 27 i 28. Gdzież więc chluba Twoja? Wykluczona. Przez jakie prawo? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez prawo wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków prawa. Przy omawianiu drugiego rozdziału powiedzieliśmy, że wiedza religijna prowadzi do pychy. Im więcej ludzie religijni wiedzą, tym bardziej się pysznią. Dla Boga pycha jest obrzydliwością, dlatego musi się z nią rozprawić. Dokonuje tego przez prawo wiary, które nie pozostawia nam żadnych powodów do chluby. Nie możemy sobie niczego przypisywać, bo niczego dla siebie nie zrobiliśmy. Wszystko uczynił Bóg. Wszystko, co możemy zrobić, to przyjąć z wiarą dar sprawiedliwości, który Bóg nam oferuje. Zazwyczaj staram się nie być kontrowersyjny, ale miałem często do czynienia z islamem. Cały Bliski Wschód jest nim przesiąknięty. W różnych okresach mieszkałem w trzech muzułmańskich krajach i to, co powiem, wynika z moich osobistych obserwacji. Nigdy nie spotkałem człowieka, którego uszczęśliwiałby islam. Odważa się powiedzieć więcej. Przez 13 wieków islam nie uszczęśliwił ani jednego człowieka. Co w takim razie przyciąga do niego ludzi? To, że jest religią uczynków. Dlaczego ludziom tak podoba się religia uczynków? Ponieważ pozwala im się chlubić. To zaspokaja ludzką pychę. I muzułmanie nie są tego jedynym przykładem. To dotyczy ortodoksyjnych Żydów i wielu chrześcijan, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że nie mamy żadnego powodu do chluby. Bóg wszystko dla nas uczynił. My możemy tylko przez wiarę przyjąć to, co daje Bóg. Powiem jeszcze jedno. Chlubienie się i pycha są nie do pogodzenia z wiarą. Znany czwarty werset drugiego rozdziału Księgi Habakuka mówi, że w człowieku pysznym dusza się wynosi. To nie jest właściwe, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiara i pycha są nie do pogodzenia. Musimy stale o tym pamiętać, ponieważ bardzo wielu z nas jest narażonych na niebezpieczeństwo popadnięcia w pychę. Robimy dla Boga jakąś małą rzecz lub odnosimy jakieś sukcesy w służbie i już zaczynamy myśleć o sobie. Oto człowiek, który potrafi coś działać. To jest bardzo niebezpieczne. Dla dumy nie może być miejsca. Ona jest niedopuszczalna. To bardzo interesujące, że w czasie swojej ziemskiej służby Jezus szczególnie pochwalił dwie osoby za ich wiarę. Jeszcze bardziej interesujące jest to, że żadna z nich nie była Żydem. Pierwszą osobą był rzymski setnik, który powiedział: nie jestem godny, abyś przyszedł do mojego domu. Powiedz tylko słowo, to wystarczy. Jezus odpowiedział na to: w całym Izraelu nie znalazłem takiej wiary. Co wiązało się z tą wiarą?
pokora. Nie jestem godny. Nie mam prawa żądać. Tylko powiedz słowo. Drugą osobą była Syrofenicjanka, której córka miała ducha nieczystego. To jest moja ulubiona historia biblijna. Kobieta ta biegła za Jezusem, wołała i naprzykrzała się. W końcu uczniowie powiedzieli: odeślij ją, denerwuje nas, nie możemy znieść tego krzyku. Jednak ona nie chciała odejść. Najpierw wołała na Jezusa: synu Dawida, na co on nie odpowiadał, gdyż tak mogli zwracać się do niego tylko Żydzi, a ona nie była Żydówką. Kiedy powiedziała: Panie, Jezus zapytał: czego chcesz? Wtedy ona poprosiła, żeby wypędził demona z jej córki. Wówczas Jezus poddał jej pokorę prawdziwej próbie, mówiąc: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Jak Jezus ją nazwał? Psem. Coś takiego jest z niewagą na Zachodzie, ale wierzcie mi, na Bliskim Wschodzie nie można już komuś bardziej ubliżyć, niż nazywając go psem. Jezus pokazał jej, gdzie jest jej miejsce. Powiedział przez to: poprzez przymierze mam zobowiązanie wobec Izraela. Za pośrednictwem Mojżesza zawarłem z nim przymierze, że będę jego lekarzem, ale z tobą nie mam przymierza, jesteś tylko szczeniakiem. Kiedy Bóg wydaje się być bardzo twardy, wtedy jest najbardziej miłosierny. Na co kobieta odpowiedziała: i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci. Cóż za wiara! Panie, nie potrzebuję kromki chleba, ale wystarczy okruch, aby wypędzić demona z mojej córki. Na to Jezus odpowiedział: kobieto, wielka jest twoja wiara. Proszę bardzo, bierz co chcesz. Jaka cecha jej charakteru rzuca się w oczy? Była pokorną osobą. Uważajmy, abyśmy nie stali się pyszni. Pycha i wiara nigdy nie idą w parze. Dokończmy ten rozdział. Paweł wykazuje, że to przesłanie dotyczy zarówno Żydów, jak i nie Żydów. Werset 29. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest, i pogan, albowiem jeden jest Bóg. Bóg jest jeden, to wielka prawda judaizmu, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Podstawowym wymogiem jest wiara. Wiara może być wyrażona obrzezaniem lub może działać bez obrzezania, ale bez względu na to, w jaki sposób przychodzi, wiara i tylko wiara jest podstawą usprawiedliwienia. Obrzezanie bez wiary nie usprawiedliwia człowieka. Paweł kończy bardzo ważnym stwierdzeniem, werset 31. Czy więc prawo unieważniamy przez wiarę? Niech zginie ta myśl. Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Zrozumienie tej prawdy jest bardzo ważne. Wiara w Jezusa i Nowy Testament nie odsuwa na bok prawa Mojżesza. Jest ono częścią Bożego Słowa. Jest ważne. Co więcej, tylko ludzie, którzy wierzą, że Jezus za nich umarł, potrafią brać prawo tak, jak zostało napisane. Wszelkie grupy, czy to Żydzi, czy nie Żydzi, ktokolwiek by to nie był, Mormoni czy Adwentyści Dnia Siódmego, jeżeli twierdzą, że przestrzegają całe prawo Mojżesza, kłamią, nie przestrzegają go. My możemy powiedzieć, że wierzymy w całe prawo. Nie pomijamy żadnego przykazania, nawet jeśli dotyczy postępowania z zabitym na polu królikiem. Możemy tak powiedzieć, bo Jezus uczynił to za nas. Tylko my, spośród wszystkich ludzi na świecie, możemy powiedzieć: to prawda, przyjmujemy prawo w całej rozciągłości, gdyż w całej rozciągłości zostało ono wypełnione w Jezusie, a przez Jego śmierć zostaliśmy uwolnieni od prawa. Amen.